Okej, okay, dobra, to mamy tutaj. Mam nadzieję, że tu będzie cokolwiek widać. Zaraz będziemy zmieniali jeszcze ustawienie kamery, tak żeby ten wyświetlacz drugi był czytelny w tym pierwszym, tak średnio, ale okej. Okay. Najpierw zobaczmy z lotu ptaka, o co chodzi. Tu podłączyliśmy sobie zasilacz jakikolwiek testowy. Sterownik, ten podstawowy, został przebudowany od spodu w taki sposób, żeby można było podłączyć w zasadzie każdy mostek, każdy bez przesady, ale niektóre z nich są podobne, jeśli chodzi o sposób sterowania, więc będzie można je podmieniać. Jeżeli ten będzie za mały, no to będzie można dać większy. Ten w sumie na dwa oba silniki daje około 60 A. On ma tutaj taki moduł, który pozwala na chłodzenie, czyli radiator po prostu. Myślę, że przy takim cyklu pracy, jaki tutaj będziemy mieli do czynienia, nie będzie potrzeby stosowania większego radiatora. Tutaj pod spodem jeszcze mamy płytę, jest tam jakiś przepływ powietrza, więc nie powinno być kłopotu, jeśli chodzi o ogrzanie, nawet jeśli ten silnik będzie dłużej pracował. Dla pewności daliśmy tutaj sobie ten moduł sterowania, taką, powiedzmy, że modulacją, już nie będę wnikał w szczegóły, ale chodzi o to, żeby wypełniać sygnał odpowiednio. Tutaj nie wiem, czy to dobrze będzie widać, ale zaraz do tego przejdziemy, co tam się z tym robi. Bardzo ważna tutaj informacja. Zasilacz będzie tutaj bardzo mocny. Będzie pewnie bezpiecznik jakiś, no ale pewnie, nie wiem, 20 A, cośkolwiek takiego, nie wiem, w zależności od tego, jakiej tam wielkości ten silnik jest. No to znaczy, że tak naprawdę nie mamy zbyt dużej kontroli nad prądem, skoro mamy kilkadziesiąt amper. Więc dobrze było, żeby te przewody były dobrze zabezpieczone. Tutaj ten wewnętrzny, to jest plus, to jest minus. Czyli najpierw mam minus, potem mam plus i to jest zasilanie. Następnie ten jeden zestaw zacisków wschód-zachód, drugi zestaw zacisków północ-południe. Oczywiście może się okazać, że pan podłączy pierwotnie te dwa przewody od silnika z prądu stałego i się okaże, że on się kręci nie w tą stronę, no to po prostu trzeba go przełożyć, tak? To nie jest jakiś tam problem. Także tutaj mówię, zasilanie do mostka, nie do tutaj sterownika, tylko do mostka, a do sterownika wyprowadzamy tymi cienkimi przewodami, tylko zasilanie, on będzie brał bardzo mało prądu w tej sytuacji. Całość roboty robi tutaj ten mostek. On ma sterować, ten ma pracować. Dodatkowo właśnie ten moduł, zwiększmy go tu może, żeby było widać, o co chodzi. Coś tam widać. Widać przyciski i widać wyświetlacz dobrze. Teraz mamy tutaj w zasadzie dwa komunikaty. Ten pierwszy poziom to jest częstotliwość, z jaką pracujemy w tej chwili. Ta częstotliwość jest dosyć wysoka tutaj i ona zapewnia taki spokój pracy silnika. Powiedzmy 15 kilo to jest tak dosyć dużo. Tutaj sterujemy to w zakresie od 10 do 50 kilo, czyli od 10 do 50 ta jednostka tutaj musi być zachowana. Jeżeli pan będzie chciał, żeby te silniki były bardzo super takie gładziutko pracujące, to tutaj podwyższamy te częstotliwości. Ten mostek jest w stanie obsłużyć do 60, więc te 50 będzie ok. Jeśli chodzi o sam modular, to tą częstotliwość zmieniamy tutaj, w tym zakresie, tymi dwoma przyciskami, góra-dół, po prostu, tutaj nie ma jakiejś tam specjalności, góra-dół odpowiada za ten pierwszy parametr. Tutaj są trzy zestawy przycisków góra-dół dla tego drugiego parametru, to jest wypełnienie sygnału i od tego wypełnienia sygnału zależy prędkość obrotowa silników. Tutaj mamy silnik wschód-zachód podłączony, w sensie sterowanie do silnika wschód-zachód. Tutaj mamy sterowanie silnika północ-południe. Ten jest wolny, po prostu nie wykorzystujemy, nie mamy trzeciego tutaj silnika. Idąc w dół, w górę, steruję tutaj tymi procentami. Bardzo ważna tutaj jest rzecz. Nie można zwiększać tego tutaj ustawienia więcej niż 99, ponieważ tak jest skonstruowany ten mostek. Proszę zobaczyć, co się stanie. Mam tutaj takie AO, czyli tak naprawdę all out, to powoduje, że mam po prostu stan wysoki na w całości. Tak ma nie być, ma być maksymalnie tak i tak zostawię. Podobnie tutaj zauważmy, że jak ja teraz pracuję na tym D1, to mam tutaj wyświetlone D1, ma wypełnienie 99%. Jak przejdę do przycisków D2, to też będę miał taki efekt i też sobie tam zrobię na teraz 99, cyk, cyk. Cyk. No, może dla 98 na jednym, 98 na drugim. Tak, dla pewności.
Trochę się boję, żeby tutaj nie przegiąć. Pamiętajmy o tym, że to jest maksymalna prędkość, powiedzmy, obrotowa silnika. On tam będzie dawał tutaj te 24 V. Oczywiście, jak damy zasilacz 30-voltowy, on też to obsłuży. W sensie mostek spadną trochę amperaż, więc może nawet będzie trochę inaczej to będzie pracowało. I wtedy 98% z tych 30 V, czy tak samo jak będziemy mieli 24, 98% z tych 24 V, tak plus minus, oczywiście w wielkim uproszczeniu mówię, takie napięcie będzie szło na silnik. To już nie wnikajmy, dlaczego tak się dzieje i tak dalej. Więc tutaj mam D1, to jest wschód-zachód, prędkość obrotowa silnika, D2, północ-południe. Tutaj frequency, zostawmy to tak jak jest, 15 jest ok. Będzie trzeba to, proszę się nie poruszać, maksymalnie do 50. Tu nie podłączamy silników, nie podłączamy silników, tu wykręcimy specjalnie te śrubki, ma ich tu nie być, ma być tu niepodłączony silnik. Tutaj jest tylko 5 V. W ogóle jest w tej chwili w fazie takiej płaskiej, czyli nic się nie dzieje z sterownikiem, tu jest właściwie nic, czyli ground. Ale jeżeli będę chciał wysterować jakiekolwiek napięcia, to tu będzie 5 V, tylko 5 V, tylko logiczny stan, więc nie robimy tu nic. Jeżeli tutaj coś podłączymy, pewnie się coś zjara. Sam sterownik, spróbujmy go teraz trochę powiększyć, żeby było to widać, może na tym wyświetlaczu cokolwiek, coś tam widać, więc już jest dobrze. Ok, przyciski też. Dobra. Sam sterownik, on w tej chwili jest w trybie automatycznym, czyli takim zamkniętym. Ja zawsze nie mam pewności, czy jestem w trybie automatycznym, przyciskam ten quit i jestem więcej niż pewny wtedy, że tak jest. Żeby przejść do trybu manualnego, przytrzymuję raz przycisk, cyk, wciskam, mam manual tracker i wtedy mam force. Zobaczmy, czy na kamerze to widać. Force, czyli siła wiatru, czyli tutaj ten sensor podłączony, nie będzie pan tego widział, dobra, za chwilę do tego przejdziemy. Force, czyli siła wiatru, G, czyli suma napięć dla czujników nasłonecznienia. One są tam troszkę wyżej. Wiem, że trochę to przestawię. O, teraz będzie widać. Tutaj podłączamy czujniki nasłonecznienia. Jeden uziemiający przewód grandowy, nie uziemiający, tylko grandowy, i cztery zasilania w zasadzie, bo czujnik naświetlenia to są panele fotowoltaiczne. One generują prąd i dostarczają ten prąd tutaj do sterownika w trakcie normalnej pracy, w trakcie dnia. Jeżeli już nie mam tego dnia, to dostarczam zasilanie już stąd. Dlatego to są cienkie przewody, one wcale nie potrzeba tutaj jakiegoś wielkiego prądu. Za force, czyli siłę wiatru, odpowiada ten sensor. Ten zewnętrzny krańcowy, wyłącznie tutaj zewnętrzne krańcowe gniazdo, to jest zasilanie 24 V, gdybyśmy mieli jakiś rodzaj inny sterownika. Trzeba pamiętać, że tych sterowników jest wiele, więc tutaj będę miał napięcie takie, jak dałem tutaj, czyli jeżeli tu mam zasilanie 24 V, to tutaj będę miał też 24 V. Środkowy to jest minus i zewnętrzny to jest plus, czyli tak naprawdę sygnał. To znaczy, że jeżeli będę miał anemometr, który jest dwuprzewodowy, to podłączam tylko się do minusa i do plusa. Jeżeli mam trzyprzewodowy, to podłączam się do zasilania minusa i plusa. Bo różne są oczywiście te anemometry, to jest tak zrobione, żeby każdy w zasadzie pasował. Tutaj podobnie jest z tym naświetleniem. Tutaj podłączam czarny przewód od czujnika światła, który jest wspólny dla wszystkich tych gniazd, a następnie do każdego z nich północ, południe, wschód, zachód, zgodnie z opisem, to jest ładnie napisane. Przechodząc dalej, jeśli chodzi o manualkę, tutaj nic już więcej nie zrobię, mogę tylko włączyć silnik, każdy z osobna. Nie wiem, czy tu widać coś, jakąś kontrolkę, widać kontrolkę, tutaj też widać kontrolkę, tu na dole też się oczywiście ona pojawi. I tutaj też. Dlaczego są odrębne? No bo tutaj wiem, że na pewno sterownik działa poprawnie, a tutaj wiem, że na pewno mostek działa poprawnie. Więc jest to jednakaś różnica. W zasadzie w manualu to jest tyle. Przestawiam sobie ręcznie po prostu te tryby. Tam jeszcze jest dodatkowo pilot, którym można sobie to sterować. Tam włoży się baterię. Ok, wyjdźmy z tego. Wejdźmy do ustawienia parametrów. Przytrzymujemy długo ten przycisk set, wtedy wejdziemy do parametrów. Tutaj zobaczymy właśnie, ile jest na każdym z tych gniazd. Tu w tej chwili dwa pierwsze gniazda wschód-zachód, wyzerowane, bo oczywiście tu nic nie podłączono. Tutaj
na pozostałych dwóch gniazdach północ-południe. Ten parametr jest, służy do tego, żeby tam potem konfigurować. To nie będę wnikał w szczegóły, to są jakieś tam inne jeszcze ustawienia. ZTX to jest w jaki mam interwał czasowy pomiędzy kolejnymi pomiarami po osi X, czyli wschód-zachód. ZTY to jest ustawienie interwału czasowego, w jakim mierzę nasłonecznienie północ-południe, czyli tam płaszczyzna kładąca się. Te wartości, no teraz są tam takie, to trzeba sobie ustawić. Ja myślę, że są bliskie prawdy, być może u Pana będzie troszkę to, powinno to być trochę wolniej, więc może tam ustawi Pan, nie wiem, 100 sekund. Ważne, żeby w sumie między tymi dwoma parametrami była jakaś różnica. Nie warto ustawiać dwóch tak samo, po co ma robić to w jednym szeregu ten sterownik. Niech on włącza sobie silniki w różnych interwałach, więc załóżmy, że ten Y, on może być dużo większy, dlatego że północ-południe słońce aż tak szybkie nie jest. Wschód-zachód słońce już jest dosyć szybkie, więc tutaj ten parametr mógł być inaczej ustawiony. Ale znowu z drugiej strony, jeżeli siłownik jest długi po stronie Y, no to powinien być szybszy właśnie silnik po stronie Y, a wolniejszy po stronie X, więc to ma wiele zależności. Po prostu proszę pamiętać tylko, żeby ustawiać różne te parametry, nie takie same. Niech one będą inne. Wind to, tu będzie tak zawsze zaczynało się cztery parametry. Wind to East, West, North, South, to właśnie chodzi o sytuację, w której jeżeli tutaj na czujniku wykryłem dużo silnego wiatru, to ustawiam sterownik, tracker w pozycję bezpieczną, czyli ileś sekund na wschód, ileś sekund na zachód, ileś sekund na północ, ileś sekund na południe i on potem czeka czas T7, jak długo mam czekać na lepszą sytuację, jeśli chodzi o wiatrową, a w tym czasie mierzy cały czas te parametry. Jeżeli jeszcze raz powtórzy się przekroczenie tego parametru, to on po prostu zatrzyma i zacznie liczyć od nowa. Tutaj sun low waiting time to jest taka sytuacja, w której zakończył się dzień po prostu i on sobie liczy ten czas i tam po tych plus minus 3 godzinach, tam 2-7 godziny wychodzi plus minus, on wróci do pozycji początkowej, czyli na wschód, tak jak ustawiliśmy, czyli na wschód, na zachód, na północ, na południe. Zauważmy, że tutaj jest sun low, to znaczy, że właśnie to jest to ustawienie powrotu na początek dnia, a wind to jest to ustawienie odpowiadające za bezpieczną pozycję trackera. Recovery to jest dodatkowy parametr, którego nie było pierwotnie. On ma jeszcze nam obsłużyć kwestie zachmurzeń częściowych, zachmurzeń chwilowych, zachmurzeń i tak dalej. Czyli jak gdzieś tam nastąpi przykrycie któregoś z czujników, nawet chwilowo, nie wiem, ptak przeleci i cokolwiek się dzieje, to on nie zwariuje, tylko po prostu poczeka jakiś czas. Tutaj ustawiliśmy sobie tam maksymalnie. Dokładność, z jaką mierzę te różnice między północ, południe, wschód, zachód czujnikami. Wind threshold to jest właśnie ten parametr wiatrowy, V2. Parametr wiatrowy, co przy jakim napięciu z czujnika mam przejść do pozycji bezpiecznej. Threshold to jest właśnie ten jeszcze parametr pomocniczy do T8, czyli jeżeli spadnie mi w ciągu dnia siła słońca poniżej 0,8, to wtedy ja sobie odliczam T8, T13 i próbuję odczekać jakiś tam czas, aż to słońce się ponownie pojawi. No to w zasadzie tyle tych parametrów, dalej to znowu powtórka i tyle. Jeżeli coś tu zmieniliśmy, kliknę quit, to on mi robi save i zapisane. Wraca do pozycji automatycznej. Chcę wejść do manuala, to wciskam przycisk, przełączam się. Jeżeli znowu chcę wyjść, to jestem znowu w automacie. On tutaj właśnie nie widzi teraz żadnego słońca, więc liczę ten czas powrotu do pozycji początkowej następnego dnia. I to w zasadzie będzie tyle. Dla przypomnienia, ten sterownik jest powiedzmy, że poza procesem obsługi amperaży, więc tutaj podłączamy zasilanie, a stąd wprowadzamy zasilanie do sterownika. Nie odwrotnie, nie tutaj zasilanie i przechodzimy przewodami, tylko tu zasilacz, tutaj tymi przewodami się wspomagamy. Plus, minus, nie inaczej, plus, minus. Kolejność podłączenia tych do silnika to oczywiście zależy od tego, jak tam silnik był podłączony, więc to nie ma problemu, ale tego proszę nie zamieniać. Tutaj tak jak jest ustawione, zostawmy. Jeżeli będą silniki za szybkie, to wtedy zmieniam tutaj tymi przyciskami napełnienie dla silnika północ-południe, dla silnika wschód-zachód.
Nie ma obawy, proszę sobie tam klikać, nic tu się nie zadzieje.